Witam Was, bracia i siostry, w ten wieczorny już, wieczorny dzień. Jeszcze niedawno, pamiętamy, jeszcze słońce świeciło, a teraz jest wieczór, ale myślę, że to jest dobry czas, kiedy możemy studiować Słowo Boże, rozmyślać nad Nim i też chcę się takim rzeczą podzielić, które też mnie nurtuje i dotyka. Zastanawiam się nad tym słowem, jak myślę, że niektórzy z Was pamiętają. Ostatnio mówiłem na temat niewiasty kananejskiej, jeszcze poprzednio na temat niewiasty samarytańskiej, jakoś ostatnio o kobietach mówię, ale dzisiaj będzie troszkę inny temat, ale też dzisiaj nie będę mówił na temat supermenów, na temat niesamowitych ludzi, którzy na pewno są w Biblii, ale chcę dzisiaj pokazać przykład, który Pan Jezus mówi w Mateusza, Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale. Dzisiaj chcę mówić na temat dziecka. Niekiedy jakby takie, ja myślę, że Bóg chce jakby nam pokazać, nie wiem, tutaj akurat to tak nie widać, ale ja jestem tu trochę oświetlony, taki snop światła. Czasami widzimy, jak jesteśmy w teatrze, widzimy w tej historii, którą myślę, że dobrze znamy, ale przeczytamy, w której Pan Jezus taki snop światła daje na dziecko. I przeczytamy od pierwszego wersetu, myślę, że do 14. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto zaś się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. I może przejdziemy do 10 wersetu. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. I jeszcze 14 werset, myślę, tutaj przeczytamy. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Troszkę tak ominąłem wersety, ale nie chciałem tak, nie chcę się do wszystkich tak szczegółowo odnosić w tych wersetach od 1 do 14, dlatego przeczytałem te najważniejsze jakby z tego tematu, który dzisiaj chcę powiedzieć. I czasami przychodzą do nas dzieci, różni ludzie, są pytania takie, kto jest większy, prezydent czy premier? Kto jest większy, starosta, burmistrz? Kto jest większy, pastor czy starszy zboru? Może rada starszych jest większa od pastora? Może kto jest większy, prezes czy dyrektor? Kto rządzi? Czy pracownicy? Wiecie, cały czas takie pytania się pojawiają, ale Pan Jezus miał wyjątkowo dużo takich pytań. I w tym pierwszym wersecie uczniowie podeszli do Pana Jezusa i zadają Jezusowi pytanie, kto jest największy w Królestwie Niebios? Chcieli się dowiedzieć, chcieli mieć taką informację prosto i jakby od razu taką z pierwszej ręki. Kto jest największy? I być może Piotr spodziewał się, że tak sobie dywaguje oczywiście, że to Pan Jezus by pokazał ręką. Tutaj mam takiego człowieka, bardzo miłego, apostoła Piotra.
I on naprawdę super rzeczy robi. Jak on niesamowicie się modli, albo niesamowicie rzeczy robi dla mnie, może apostoł Jan, który miał takie, taki był bardzo znowu taki bardziej uczuciowy, może Andrzej, no na pewno nie Judasz, ale być może takie myśli były w tym pytaniu, że kogoś Pan Jezus w końcu doceni, kogoś tam wskaże, kogoś wyróżni. Ale tak jak czytamy dalej, drugi werset. A on przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Powiem wam, że to jest takie sprowadzenie na ziemię, bardzo duże. Bo po pierwsze, że pokazał dziecko. Pokazał dziecko, które tak naprawdę myślę, że i w tamtych czasach, i w tych czasach, to dzieci są zbyt mało często docenione. Czy takie, ja sobie wyobrażam, że to jest jakieś dziecko, czasami ono, ja tak nie, przychodzi, ma katar, jakieś zasmarkane, może brudne, no ale Pan Jezus bierze i mówi, to jest, popatrzcie na dziecko. I powiedział im coś jeszcze, może nam to czasami umyka, ale powiedział apostołom, jeżeli się nawrócicie, jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli się nie nawrócicie, nie staniecie jak dzieci. Czyli popatrzcie, że ci apostołowie, którzy już być w innych wersetach pozycje w niebie może sobie próbowali jakieś tam ustawić albo na ziemi, to Pan Jezus sprowadził ich na ziemi i powiedział, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios, to już nie chodzi o jakiekolwiek pozycje w Kościele, w Królestwie Niebios, ale że w ogóle nie wejdą. I to było zaskakujące. Nie tylko, że wskazuje na to dziecko, nie tylko, mówi, że musicie być tak jak te dzieci, zaraz będziemy do tego wracać, o co tutaj chodzi, to jeszcze mówi, że w ogóle jak tacy się nie staną, to nie wejdą. Nie to, że będą mieli jakiekolwiek pozycje w Królestwie Niebios. Zresztą często Pan Jezus mówi do apostołów i też innych fragmentach Ewangelii, jeżeli się nawrócicie, kiedyś nawrócicie, oni musieli to nawrócenie przeżyć. My tak często domyślnie przyjmujemy, że ktoś jest nawrócony, ale ja powiem wam, ja jak czytam Ewangelię, wydawało mi się zawsze kiedyś, że apostołowie są nawróceni, ale oni nie byli nawróceni, bo tak naprawdę nie przeżyli tej głębokiej przemiany swojego serca. Nie stali się takimi jak dzieci. I Pan Jezus właśnie ten drugi werset jakby pokazuje nam, że to dziecko jakby reprezentuje, powinno reprezentować, powinno nam pokazać taką pozycję człowieka wierzącego. Jaki on powinien być? I jaki on powinien mieć charakter? Jakby tak sobie pomyśleć o dzieciach, tak? Dziecko jest ufne, dziecko właściwie wszystkiemu wierzy. Ja pamiętam, że jeszcze tak sobie przypominam różne takie chwile, jakby ja byłem dzieckiem, jak mi ktoś coś powiedział, że coś zrobił dorosły, to ja w to przeważnie wierzyłem. Nie wiem, czy też mieliście coś takiego, że wierzyliście. Czyli ta ufność jest cechą dziecka, którą też pokazuje nam Pan Jezus, że taka ufność, szczerość, że my powinniśmy wierzyć w pewne rzeczy, nie zastanawiać się, nie kombinować, tylko przyjmować je takimi, jaki są. To jest ta cecha, która jest pokazywana przez Jezusa. Szczerość.
I ten fragment, ten werset trzeci, bo ja tu mam różne tłumaczenia, ale zaprawdę, zaprawdę powiada wam, jeżeli nie nawrócicie się i staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc, czwarty werset, kto się więc uniży jak dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Czy jeżeli będziemy tacy jak dzieci, czyli uniżymy się, będziemy mieć taką postawę jak dziecko, to wtedy będziemy najwięksi. Nie będzie odwrotnie, czyli jeżeli będziemy już na tyle mocni, nie będziemy chorować, nie będziemy mieć żadnych problemów, tak? Będziemy, tak jak powiedziałem, takimi supermenami chrześcijańskimi, to nie o to chodzi. Musimy najpierw, jeżeli chcemy być najwięksi w Królestwie, musimy być najpierw najmniejszymi. Musimy jakby to zaakceptować, żeby być tymi najmniejszymi. I tutaj Pan Jezus idzie dalej jakby w tym rozważaniu. A kto przyjmuje, piąty werset, jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. I wracając może jeszcze, zapomniałem o jednej powiedzieć rzeczy, bo tutaj jest w trzecim wersecie i powiedział, zapewniam wam, tutaj mam inne tłumaczenie, zapewniam was, jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, na pewno nie wejdziecie Królestwa Niebios. I to nawrócenie, jest tu takie słowo użyte greckie, znaczy tutaj ostry skręt. Jeżeli ktoś z was jechał kiedyś drogą i mi się to zdarzyło niestety parę razy i zapomnieliście skręcić, to jak jeszcze tak, ja patrzę sobie w boczne lusterko, tylko patrzę, czy ktoś nie jedzie czasem, no i taki robię ostry skręt. Wiem, że to jest troszkę wbrew przepisom, ale no nie jadę tam kilka kilometrów, tak, pod prąd, ale wiecie, ten skręt czasami jest niezbędny, bo jeżeli nie skręcimy, to nie dojdziemy, nie skręcimy, nie zrobimy takiego w naszym życiu, nie będzie takiego nawrócenia, szczerego nawrócenia, to co tutaj mówimy w trzecim wersecie, nie będzie tego ostrego skrętu o 180 stopni, ja bym to nazwał, to nasza wiara pozostanie jakby w sferze tylko teologii. W sferze tego, co chcemy robić, co byśmy chcieli zrobić, co byśmy potrafili, gdybyśmy mieli jakieś środki. Musi być to nawrócenie i ten ostry skręt o 180 stopni w naszym życiu. Bo powiem wam, często jest tak, i to też, ja też mówię o sobie, tak, to nie jest tak, że ja wszystko to, co mówię, też przeżywam w własnym życiu, ale możemy zamiast tego skrętu próbować stosować jakieś własne uczynki, jakieś własne sposoby do tego, żeby do Boga się zbliżać, ale to nic nie da. Jak dobrze wiecie, nic to nie da. I czwarty werset wrzućmy tutaj do Słowa Bożego, do czwartego wersetu. I Pan Jezus wzywa uczniów tak naprawdę do takiego nieskomplikowanego zaufania Jemu. My byśmy dorośli mają taką cechę, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że my często komplikujemy coś, co jest bardzo proste. Jeżeli zbawienie jest z wiary, no to mówimy, zbawienie jest z wiary, ale coś tam zawsze chcemy od siebie dołożyć. I nie tylko chodzi w kwestii zbawienia, ale kwestii w ogóle chodzenia za Bogiem. I Panu Jezusowi chodziło o takie nieskomplikowane zaufanie Jemu. Przeczytam taki fragment, który mi się spodobał. To nie jest fragment z Biblii, ale taki cytat z takiej publikacji, że zrozumienie tajemnicy Boga zakłada
postawę dzieciństwa w życiu dorosłym i dojrzałym. A to oznacza rozwój duchowy w kierunku prostoty, otwartości, ufności, pokory i czystości. Ewangeliczne dzieciństwo jest ciągłym uczeniem się prostoty, szczerości, czystości, miłości. Prostota i czystość serca pozwala patrzeć na rzeczywistość oczami zdumienia, zachwytu, podziwu i wdzięczności. Pozwala dostrzegać Boga i Jego obecność w codzienności. I miałem taki obraz tej wiary, tej prostoty. Nie wiem, czy lubimy takie zwierzątka na ogródku. Ja ich nie lubię. Ale one są bardzo ciekawe, bo mają takie skorupki i się nazywają ślimaki. Oczywiście każdy ma swoją metodę na tępienie ślimaków, ale przypatrzmy się takiej, jest jedna taka cecha, która wiąże się z ślimakami, pokazuje nam, że mają takie skorupki. Znaczy, nie mówię o tych, które są bez skorupek, bo bardziej mówię o tych, które mają te domki. I wyobraźmy sobie, że my jesteśmy takimi ślimaczkami, którzy jak się nawracamy, mamy taką, na sobie taki pancerz, skorupę. I my w Panu Jezusie, jak przyjmujemy tą postawę takiej pokory, takiej szczerości, takiej otwartości na jeden na drugich, to my tą skorupę zrzucamy. I to jest Kościół, że możemy być tym ślimakiem, może znienawidzonym przez niektórych, możemy być tym ślimaczkiem w Kościele. To jest niesamowite, wiecie, są miejsca, w którym nie zalecam być ślimaczkiem, na przykład pracy. To już tam musimy tą skorupkę z powrotem ubierać, tam niektóre słowa muszę ważyć. Na pewno takim są inne miejsca, może szkoła jest takim miejscem, gdzie gdybyśmy byli tacy bez skorupy, to może to Nathan i młodzież wie, jak to by się skończyło. Ale Kościół jest miejscem dla ślimaków. Nie takich wolnych ślimaków, ale takich bez tego domku. Bo często, ja powiem wam szczerze, że często przychodzimy na nabożeństwo zmęczeni, często obciążeni i ja tu przychodzę, żeby się budować, żeby Kościół mnie budował, żebym ja budował Kościół, ale do tego jest potrzebna taka otwartość. I to jest cecha dziecka, że ono nie wiem, kiedyś jak ludzie eksplorowali na przykład Amerykę, to były takie rejony dżungli, że przychodzili do tej dżungli i tam praktycznie jak były zwierzaki, to one podchodziły, jadły im z ręki, bo nie znały człowieka. Nie znały to, że człowiek potrafi zaszczelić, potrafi uszkodzić takie zwierzęcie, więc one miały pełne zaufanie i dopiero potem z czasem się dowiedziały, że ludzie mogą zagrażać. I takim miejscem takiego zaufania jest Kościół. I na pewno jest złe i będziemy o tym czytać, jeżeli my jednak jesteśmy narażeni, tak, na różne ataki i my otwierając się będziemy też narażeni na taki atak w Kościele. Jest to możliwe. Będziemy czytać o tym za chwilę. I te uniżenie, tak. I dwie cechy takie, które też widzę w piątym wersecie. Właśnie uniżenie dziecko ma właśnie to uniżenie i też przyjmowanie, jest tutaj w tym mniej przyjmuje, czyli przyjmowanie pewnych rzeczy i Pana Jezusa w ogóle z taką otwartością. I wiecie, o wiele rzeczy się modlimy, o wiele rzeczy też
Bardzo dobrze jest modlić się o Izrael i wiem, że nawet są takie fragmenty, że kto będzie błogosławił Izrael, będzie błogosławił Bóg. Niektórzy to tak interpretują, niektórzy myślę, że po części słusznie, bo to jest naród wybrany. Ale nie chcę o tym mówić, ale popatrzcie, Jezus pokazuje postawę dziecka. Jezus pokazuje, jeżeli będziemy błogosławić dzieci, też tak mówię tak fizycznie o dzieciach, będziemy je błogosławić, będziemy je zauważać z Boże, to Bóg będzie nam przez to błogosławił. Ja wiecie, jak ja czasami właśnie, jak mnie serce raduje, może odwrócę to w dobrą rzecz, serce mnie raduje, jak tu dzieci wychodzą i się modlą i my je dostrzegamy, że one wyszły i modlimy się one, albo one same się modlą. To jest niesamowite błogosławieństwo. Ja pamiętam jeszcze, jak byliśmy w zborze Oświęcimiu, jedna z takich małych dziewczynek, bo liderka prowadziła uwielbienie i ta dziewczynka kilkuletnia tak się przyzwyczaiła do pewnej takiej rzeczy, że jak się kończyło uwielbianie, ona czekała, całe uwielbienie czekała na ten moment i na koniec nabożeństwa chyba to następowało, że przychodziła do tej liderki uwielbienia i ona ją brała na ręce, to nie było jej dziecko, tak? Brała jej i razem ona śpiewała do mikrofonu ostatnią pieśń i miała ją na rękach i ona była, no, uśmiech od ucha do ucha. I wiecie, co jest niesamowite, że ja wiem, że czasami dzieci przeszkadzają w jakiś sposób. Tylko pytanie, czy zastanawiamy się nad tym, jakie to dziecko ma wpływ na Kościół i jaki on będzie miało. Pomyślmy sobie, że tutaj sobie gdzieś na przykład dziecko chodzi i przeszkadza i wyobraźmy sobie go za 20 lat. Czy ono w ogóle tu będzie, jeżeli będziemy je gdzieś tam odganiać, nie? Czy dziecko... Zresztą Pan Jezus sam brał dzieci na ręce, tylko tutaj czytamy inną historię, ale też inny fragment o tym mówi. Więc to jest bardzo taki ciekawy obraz traktowania, pokazywania Pana jak Jezus pokazuje właśnie tą, jaką powinniśmy mieć postawę. I idąc dalej, może przeczytam tutaj w tym nowym tłumaczeniu. Szósty werset. A kto przyczyni się do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, aby u jego szyi zawiesić kamień młyński i utopić go w głębi morza. Nie wiem, czy ten, bo wysyłam, nie wiem, czy ten kamień jest Joel, byłby dostępny. Tak wygląda kamień młyński. No, są większe też i na pewno nikt by z nas nie chciał, no, nie ma chyba chętnych, którzy by chcieli, żeby ten kamień młyński zawiesić na szyi naszej i żeby się coś z nami stało. Ale to jest takie ostrzeżenie Pana Jezusa. Taki sam, podobny taki kamień, tylko mniejszy mamy na ogródku, zrobiono z tego taką fontannę mamy, ale mówię wam, że to jest bardzo mały kamień, a waży tyle, że nie wiem, czy bym uniósł. I można wyłączyć. I to jest taka dość mocny fragment. Jeden z trudniejszych chyba wersetów w Biblii. Jak to traktować? Jak to traktować to, co Pan Jezus powiedział? I tutaj jest użyte takie słowo upadek. Nie wiem, jak w tym drugim naszym tłumaczeniu, bo akurat tu widzę, ale to słowo upadek czy zgorszenie to jest greckie słowo skandalon w oryginale. I kto przyczyni się do upadku, czyli takiego, jakby powiedzieć, skandalu, tak? Ja akurat nie lubię skandali, ale niektórzy może lubią, ale kto przyczyni się do upadku jednego z tych małych, to wtedy spotka właśnie, że lepiej by było. I wiecie, to jest duża odpowiedzialność też. To nie chodzi tylko o
te słowo, które mówi Pan Jezus, ono, zobaczcie, na początku pokazuje dziecko, nie? Dziecko, fizycznie dziecko, to jest ten wzór. Ale potem, w tym 6 wersecie, przechodzi bardzo tak płynnie do... nie mówi już o dziecku fizycznie, tylko mówi o, tutaj nawet w naszym tłumaczeniu, kto zgorszy jednego z małych. Tu już nie chodzi, bo słowo dziecko to jest paidia, a małych to jest mikroi. To jest zupełnie coś innego. I wiecie, ta najpierw Pan mówi, żebyśmy, Pan Jezus mówi, żebyśmy się stali jak dziecko, czyli stali się jakby takimi małymi w Królestwie Niebios. Nie wiem, czy dobrze to rozumiecie. Małymi, czyli takimi skruszonymi, pokornymi, szczerymi. I jeżeli tacy się staniemy się takimi ślimaczkami, to biada, jeżeli ktoś... Bo wiecie, no, niestety ten ślimak ma taką cechę, że nie ma skorupki, to ktoś... Ja czasami rano przechodzę przez ogródek, to tylko słyszę takie chlustanie, ale wiecie, to się nie może dziać w Kościele. Nie może być takiej sytuacji, że my stajemy się takimi małymi w Królestwie Niebios, my stajemy się takimi szczerymi w Królestwie Niebios, otwieramy się, może mówimy o swoich problemach, może mówimy o swoich kłopotach, a ktoś po prostu przechodzi i nas depta. I o tym Pan Jezus mówi. Już przechodzi jakby z tego tematu, troszeczkę pokazując to dziecko, do gorszenia małych w Królestwie Niebios. I to nie chodzi o takich małych, że ktoś jest, nie wiem, słaby w wierze, kompletnie jakiś taki raczkujący chrześcijanin. To nie chodzi o to. Chodzi o takich, o takich ludzi, którzy mają skruszone serce. I część biblistów interpretuje też, wszyscy myślę, że znacie takie skandale, jak w Kościele takim powszechnym wykorzystywanie seksualne dzieci, tak? Niektórzy bibliści kojarzą ten fragment właśnie, że lepiej by było ten kamień młyński uwiązać u takich osób i wrzucić je gdzieś tam, utopić w głębi morza do sytuacji pedofilii w Kościele. Jest to bardzo mocny fragment i myślę, że się do tego też przychylam. Dlatego, że zauważcie, ja może przejdę w inny sposób. Niedawno oglądałem taki film, ale akurat nie z tej dziedziny, ale z takiego sytuacji, kiedy zdarzył się taki wypadek. To był taki wypadek, nie każdy, ja pamiętam, ale tak słabo, wypadek autobusowy, w którym zginęło 60 osób. I kierowca zrobił tylko, no, w sumie jeden taki mały błąd. Nie była to taka ewidentna jego wina, tylko po prostu zaczął wyprzedzać na drodze i w tym momencie jakiś samochód ciężarowy tym autobusem zabrał za dużo osób do tego autobusu i zderzył się czołowo i uderzył w drzewo i zginęło ponad 60 osób wtedy w tym autobusie. I powiem wam, że problem w tej sytuacji miał nie tylko ten człowiek, bo jego życie już było wrakiem życia. On nie do końca był winny tej sytuacji, bo tam opona pękła. Ale te wszystkie sytuacje, które się zdarzyły i w życiu tych ludzi, że część ludzi zginęło, duża ilość została się kalekami i ten człowiek, całe życie do końca, do swojej śmierci przeżywał to, co się stało. Więc to... Ten grzech też związany z seksualnością, on ciąży na tych ludziach. I Pan Jezus mówi, dlatego lepiej by było, gdyby zamiast tego zgorszenia właśnie ten kamień uwiązać u szyi tego i zatopić ich w morzu. Ale to jest taka na zasadzie takich kontrastów. Lepiej by było dla tego człowieka, bo życie z takim obciążeniem jest naprawdę trudnym życiem.
ta praktyka z tym kamieniem młyńskim była praktykowana była przez Rzymian i była taką karą bardzo dużą, która też polegała na tym, że taki człowiek, który miał ten kamień uwiązany, wrzucony został do morza, do jeziora, to on po prostu też nie miał pogrzebu w ogóle, tak? W ogóle to było bardzo duże poniżenie w tej kulturze Bliskiego Wschodu. Postrzegano to jako największa kara. I z jednej strony popatrzmy, że nie można zapomnieć o tym też, że Pan Jezus mówi Ewangelię nam przebaczenia, zbawienia, ale są sytuacje, kiedy pokazuje nam, że lepiej by było, tak? Jest to, jak to pokazane jako ostrzeżenie dla nas, żebyśmy, bo wiecie, czasami zdarza się tak, że ja zgorszyłem kogoś, tak? Ja komuś coś powiedziałem złego i Pan Jezus tylko bardzo jakieś takie, to były to poważne rzeczy i Pan Jezus właśnie nas ostrzega, żeby tak nie robić, żeby nie gorszyć. Bo wiecie, taki mały w wierze, czy taki słaby, czy taki, który może przeżywa jakiś kryzys, taka osoba wierząca, możesz w ogóle odejść od Boga w wyniku tego, że będzie coś przeciwko niemu mówione. I ciekawe też, tak mi się skojarzyło z tym kamieniem młyńskim jeszcze, że i wyobraziło trochę, że popatrzcie, że Pan Jezus też jak zmarł, został kamień przywalony. Tak mi się wyobraziło, że to jest kamień młyński. Nie mam na to dowodów, ale z tego, co ja przypominam sobie, byli to tam aniołowie, tak? Go odrzucili te kamienie i było to... No Bóg może wszystko, tak? Bóg może odwrócić nawet los takich ludzi, którzy takie grzechy popełniali. Bóg może wszystko, ale Słowo Boże nas ostrzega przed tym. Idźmy dalej. I to jest też takie trochę, ja bym to powiedział, to słowo o zgorszeniu jest też słowem nie tylko jakby, też skierowane też do kaznodziei, do nauczycieli. Jest to duża odpowiedzialność. Jak ja mówię do was i gdybym coś mówił nie z Biblii, czy coś, co was zgorszyło, to Bóg jakby, Pan Jezus mówi, żeby tak nie robić. I teraz i też niektórzy też bibliści, jak analizują ten fragment, to często te przyczynianie do upadku traktują, że jakby w ten sposób, że tak faryzeusze robili, tak mamy przykład faryzeuszy, że dobra, będziesz blisko Boga, ale musisz jeszcze zrobić to, musisz zrobić tamto, musisz zrobić taki obrzęd, jak tego nie zrobisz, to będziesz daleko od Boga albo Bóg cię będzie nienawidził. I takie rzeczy też mogą prowadzić do upadku tych małych. Albo musisz na przykład przestrzegać sabatu, albo nie możesz przestrzegać sabatu. Różne takie zakazy i nakazy są przez Pana Jezusa piętnowane. Ja też taki zrobiłem trochę eksperyment w domu, ale też mam taki fragment takiej rozmowy, wywiadu z 8-letnią dziewczynką. I coś, jest to taki, troszeczkę może go zmieniłem, żeby na to kazanie się co nadawało. To jest taki wywiad z 8-letnią dziewczynką, przykład wiary. Popatrzcie, jak można wierzyć. I pierwsze
tu pierwsze pytanie, ktoś zadaje pytanie, ten, kto prowadzi ten wywiad. Komu można wierzyć? Możemy sobie w głowie też odpowiedzi od razu tu robić. I ta dziewczynka odpowiada: Panu Bogu, rodzicom, przyjaciołom. Co to znaczy wierzyć? I ta dziewczynka odpowiada: zaufać. To może podać jakiś przykład, jak można zaufać. Że na przykład mama mówi, że ta książka jest dobra i ja jej wierzę. Nie? Dzieci mają taką wiarę, że mama powie, że to jest dobre i w to wierzę. No i co byś chciała z tym zrobić? Kupić tą książkę i przeczytać. Jasne, nie? No dobra, ale co z Panem Bogiem? Skoro Go nie widać, to co z tym Panem Bogiem jest? Ale wierzę, że istnieje. Co z tego, że nie widać? Ale takie dziecko odpowiada, ale wierzę, że istnieje Pan Bóg. Ale gdzie jest Pan Bóg? W niebie. Od razu odpowiedź. Kto ci opowiedział o Bogu? Dowiedziałam się, gdy poszłam do kościoła. Sama poszłaś do kościoła? Nie sama, z rodzicami. A rodzice czytali mi Biblię i nauczyli mnie modlitwy. Czyli co znaczy wierzyć Bogu? Czytać Pismo Święte, modlić się, chodzić do kościoła. Czego się boisz? Pająków. Szczerze. A czego jeszcze? Szatana. I czy było tak kiedy, że czegoś się bardzo mocno wystraszyłaś? Tak, byłam raz sama w domu i bałam się, że rodzice nie wrócą. I wiecie, tak można, pewno w tym wywiadzie z dziewczynką byłoby, ja też w domu taki test zrobiłem na moich domownikach, no i czasami te odpowiedzi były i długo zastanawiałem się, dużo kombinowania, często zastanawiania się, czym ktoś był młodszy u mnie w domu, tym szybsza była taka odpowiedź zbliżona do tych. Ale zauważcie, że dzieci mają takie zaufanie, taką wiarę, że my, dorośli, ich nie jakby nie urazimy, nie zrobimy im krzywdy. I to jest coś, co Pan Jezus pokazuje jako wzór. Tutaj jest taki fragment ciekawy, który jest mowa o... Może tutaj wrócę w tym tłumaczeniu. 10 fragment jeszcze wróćmy. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. My akurat się wywozimy z takich kręgów ewangelicznych i ten fragment jest jakiś taki pewnym problemem, jak się zastanawiam nad nim, ale nie możemy gardzić małymi. Małymi dziećmi, tutaj z małymi, akurat też mikroi słowo użyte, czyli małymi wierzę, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. To jest coś, co mnie zastanawia i dotyka, że ktoś tam jest i ktoś czuwa nad nimi. Nie wdaję się w teologię tego fragmentu, bo to musiałbym się przygotować osobno na ten temat. 14 werset jeszcze. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginął jeden z tych małych. Bóg, jak czytamy Stary Testament, też Nowy, to zauważcie, że Bóg specjalnie troszczy się tak w sposób szczególny o sieroty i wdowy. Nie wiem, czy to zauważacie. Dużo psalmów jest o tym, w tym mowa i takich fragmentów w Starym Testamencie, ale popatrzcie, że w Nowym Testamencie apostołowie też dbają o sieroty i o wdowy, czyli o takie osoby, które nie są w stanie sobie poradzić. I tak samo Pan Jezus jakby zachęca nas do tego, żeby
dobrze traktować dzieci, dobrze traktować tych małych, czy nas nawzajem. I nie jest wolą Ojca waszego, to jest ten fragment, który jest w niebie, żeby jeden z małych zginął. I tak, taka zachęta do modlitwy dzisiaj, takie kilka tematów chcę podkreślić. Pierwsze to módlmy się o nasze dzieci. Ja tak, mi szczególnie te dzieci leżą na sercu, bo no nie tylko z tego tytułu, że no ale może z tego też trochę, bo ja tak jeżdżę na te obozy, zajmuję się trochę społecznie właśnie dziećmi, ale wiecie, one niesamowicie potrzebują nas dorosłych. Niesamowicie potrzebują nas, żeby ktoś im pokazał tego Boga, ktoś im pokazał przykład, ale one, nie, tak samo jak one niesamowicie potrzebują nas, to my potrzebujemy ich. Bo jak patrzę na dzieci, tak szczególnie się przyglądałem na tym obozie, jak teraz byłem w tym roku, to powiem wam, że wiele się od nich nauczyłem. Ja za dużo czasami myślę, za dużo się martwię, a one z taką prostotą podchodzą, przychodzą do mnie i wujek, ty na pewno to zrobisz. Ty na pewno to załatwisz. Nie mają żadnych wątpliwości. I tak, taką samą często miały relacje z Bogiem te dzieci, że modliły się do Boga i nie miały wątpliwości, że Bóg to zrobi. Żadnej wątpliwości. Jak był deszcz, to one się modliły, żeby nie było deszczu i nie było deszczu. A my nawet się o to już nie modlimy czasami, nie? Bo sprawdzamy sobie prognozę pogody. Powiedzmy, jutro ma być piknik zborowy na przykład i wiemy, że nie będzie pogody, bo to nam powiedziała prognoza pogody. Tylko nie zastanawiamy się nad tym, że ta prognoza chyba na dwa dni, to ona się sprawdza w 50% albo w 40%. Dlatego módlmy się, miejmy taką wiarę jak dzieci, tak, że one się modlą i wiedzą, że Bóg odpowie na te modlitwy. To jest taka, czy bierzmy przykład też dzieci, że one są takie pokorne, otwarte, ufne, czyste. Wiadomo, że dzieci też nawet małe potrafią, myślę, że Benek wie, jak dziecko może zajść za skórę, albo ja też znając moje wnuki, to wiem, że jak coś gram, na przykład z wnukiem, to muszę mieć niesamowitą cierpliwość, żeby, no mówię, jeszcze spróbuj, jeszcze wygramy to albo coś tam. No i wiem, że dzieci też potrafią zajść ze skóry, ale powiem wam, że można też od nich dużo się nauczyć takiej otwartości i szczerości. Druga rzecz, nie zaliczajmy się do tych ludzi, którzy gorszą dzieci i małych w wierze. Podkreślam, małych to nie znaczy takich, którzy ledwo żyją, ledwo chodzą za Bogiem. Chodzi o małych, czy takich, którzy są pokorni przed Bogiem. Znam, chcemy być tacy, tak? Chcemy taką postawę, właściwie każdy powinien przyjąć przed Bogiem. I trzecia rzecz, módlmy się o taką dziecinną wiarę i takie właśnie postrzeganie świata oczyma dzieci. My często zatraciliśmy te patrzenie oczyma dzieci i nawet najmniejszy kłopot jest dla nas dużym problemem. Nie wiem, czy to też macie. I jak naprawdę przychodzimy do Boga, dopiero jakby idziemy do tej komory modlitwy, to dopiero z tej perspektywy widzimy, że to jest takie małe. Że to jest takie małe ten nasz problem. Że mamy po swojej stronie kogoś takiego, czyli Boga, który, dla którego ten problem jest niczym. Może czasami jest tak, że te problemy nas przerastają, ale warto wejść na tą, ja bym to powiedział tak troszkę obrazowo,
wziąć tego ojca za rękę, ale tego ojca niebiańskiego, pójść na górę i popatrzeć na ten mały świat. Wziąć za rękę i popatrzeć, jak to wygląda z góry. I wtedy ojciec nam powie, słuchaj, ale to jest tak, ale to jest tak, ale o to się nie martw, bo ja już to dawno załatwiłem, ale będzie dobrze. I popatrzeć na to z góry, jak to nasz ojciec widzi tę sytuację, bo my czasami mamy taką postawę, że widzimy to tak, jakby patrzymy do góry i widzimy te góry problemów, te góry, które nas załamują, tylko że nie potrafimy często wziąć tego ojca za rękę, który nam tą rękę daje jeszcze, nie? Żeby nam nie dawał tej ręki, ale mamy ważniejsze sprawy. Ale on chce nam dać tamtą rękę i nas tam zaprowadzić, ale my, po pierwsze, żeby on dał nam tą rękę, to musimy być jak dzieci i pozwolić na to. I po drugie, musimy mu zaufać. Amen.